czwarta rewolucja przemysłowa to internet przemysłowy i możliwość współpracy nowoczesnych systemów zautomatyzowanych z chmurą przemysłową i powstanie sztucznej inteligencji. Żeby to przybliżyć przeciętnemu użytkownikowi bardziej blisko, to pewnie każdy z nas bierze komórkę, otwiera i patrzy na prognozę pogody na jutro i wtedy korzysta właśnie z czegoś takiego jak Internet of Things, dlatego że system po prostu mierzy temperaturę, ciśnienie i wiele wielkości fizycznej na całym świecie, przetwarza to w komputerze, w chmurze i daje nam informacje o tym, jaka będzie prognoza na jutro. W Polsce około 15% firm, możemy powiedzieć, jest totalnie zautomatyzowanych, czyli gotowy na te najnowsze technologie. Zdecydowana większość, 76% firm jest częściowo zautomatyzowanych. Jest to właściwie dobra wiadomość, ponieważ znaczy, że w nich drzemią jeszcze potencjał na wzrosty i możliwości zwiększenia produktywności. No i jest około 9% firm totalnie niezautomatyzowanych. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak przełożyć te możliwości nowych technologii również w Polsce, w polskim przemyśle. Jest to znaczne zwiększenie produktywności czy efektywności sprzedaży produktów, jeżeli mamy odpowiednio zautomatyzowaną i unowocześnioną fabrykę według systemu, powiedzmy, Industry 4.0. Automatyzacja dla nowoczesnych fabryk w Polsce oznacza, że jesteśmy w stanie produkować szybciej, produkować wydajniej, dostarczać klientowi produkty o zdecydowanie wyższej jakości. I kolejna rzecz, myślę, bardzo istotna, jesteśmy w stanie szybko reagować na zmienne potrzeby naszych klientów. Wprowadzamy systemy monitoringu przestojów, systemy nadzoru procesu produkcyjnego, które umożliwiają nam lepszą kontrolę nad nim. Wprowadzamy także rozbudowane narzędzia visual management, dzięki którym reakcja operatorów na pewne zdarzenia jest szybsza, a ich praca bezpieczniejsza. Dla przeciętnego użytkownika systemów oznacza to, że otrzymują produkty o wysokiej jakości, gdyż dzięki systemom automatyki przemysłowej, analizy i akwizycji danych mamy lepszą zdecydowanie kontrolę nad tym procesem. Poza tym również oznacza to, że nie muszą czekać miesiącami na swoje samochody spersonalizowane pod siebie, tylko otrzymują je w zdecydowanie krótszym czasie.